Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale Tomek Wiejski. PiS przegrywa. To już Państwo chyba macie tego świadomość, patrząc nawet na najbardziej pokrętne sondaże. To partie poza koalicją obywatelską, no niech już tej lewicy będzie, że jest opozycją i trzeciej drodze. Zbierając to razem, to mamy ewidentnie, że PiS przegrywa z Kretesem. W mojej ocenie dostaną poniżej nawet 20% głosów może się mylę. A może nie? Zobaczymy. Został jeszcze tydzień tego cyrku, ale kochani moi, ten cyrk się dopiero zaczął. Otóż jak donoszą moje źródła, tak zwane dyżurny i wiewiórki, bo nie tylko Janek Piński ma, ja również mam wiewiórki, dosyć dyżurne, które bardzo chętnie donoszą. Otóż, kochani moi państwo, po przegranych wyborach za tydzień, od 16 października Towarzystwo będzie miało, no nie przymierzając dobre, 2-3 tygodnie do pierwszego posiedzenia Sejmu, na którym Morawiecki będzie musiał złożyć dymisję swojego rządu i zostanie powołany nowy, później jeszcze chwila do ekspoze nowego premiera, czyli pana Donalda Tuska, a następnie zaprzysiężenie nowego rządu przez rezydenta Dudę. To też będzie niezła impreza. Zobaczymy, co zrobi Duda. To się nie uda. Kochani Państwo, te trzy tygodnie, takie bite, dobre trzy tygodnie, to będą trzy tygodnie chaosu. Z moich informacji wynika, że mafia Kaczyńskiego zacznie wtedy dopiero wprowadzać chaos. Czy zakończy się to na przykład wprowadzeniem któregoś ze stanów wyjątkowych? Nie wiem, do czego oni się posuną, wiem, że mają takie plany. Aby zdestabilizować maksymalnie, jak tylko się da, sytuację w kraju. Czyli już po przegranych wyborach, oczywiście rozpoczną się ruchy formalne, administracyjne, aby betonować, jak to się mówi, swoich ludzi w różnych strukturach. Na niewiele im się to zda, to od razu zapowiadam, zapowiadam to przede wszystkim Wam, pisowcom, że co byście nie wymyślili, jakie przepisy, jakie kombinacje, kombinatorykę legislacyjną to guzik wam to da, bo nowy Sejm najzwyczajniej w świecie te wszystkie przepisy uchyli jako niekonstytucyjne, bezprawne i bezpodstawne. No ale przez te trzy tygodnie możemy się, kochani państwo, spodziewać, że zaczną się na przykład prowokacje. Kto będzie realizować te prowokacje? No wiadomo, że pisma jeszcze swoje służby, ma do tego też i tak zwaną bezpiekę. Do tego dochodzą różne bojówki, które bardzo chętnie będą uczestniczyć w jakiejś akcji pod tytułem obrona kraju. To są szury, taka szuria, tak? czyli ludzie zindoktrynowani do tego stopnia, że oni wierzą w zamach w Smoleńsku czy inne takie, takie historie i tych ludzi można wykorzystać, czy też oni ich mogą wykorzystać i wykorzystają do różnych, do różnych akcji prowokacyjnych, czy nawet, czy nawet z takiego zastraszania innych ludzi. To się dopiero zacznie po wyborach, oni będą mieli jeszcze chwilę, Do grabieże, tak, zaczną, zaczną się już takie grabieże, jakieś pożyczki ze, ze spółek z skarbu państwa i tak dalej. No i ucieczki. Gro pisowców, świadomo tego, co ich czeka, spakuje walizki i spróbuje z pieniędzmi, które ukradła, po prostu wyjechać z Polski. Będą wyjeżdżać na różne sposoby. No, jakby ochrona granic w ramach Schengen, szczególnie przez Niemców, powoduje, że ciężko im się będzie wydostać z kraju, bo Niemcy mają świadomość tego. Służby niemieckie wiedzą o tym, że oni będą uciekać. Z kolei też i, ich ucieczki, powiedzmy, do krajów poza Schengen no, mogą się odbywać tylko drogą lotniczą. Wiadomo, że przez jeszcze te trzy tygodnie po zakończeniu wyborów będą mieli, będą mieli. Kontrolę nad służbami granicznymi, które będą ich po prostu wypuszczać. Nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby kogokolwiek zatrzymywać czy ten wyjazd utrudniać. Ja już rozmawiałem z pracownikami lotu, akurat dwie osoby się skontaktowały bezpośrednio ze mną, które pracują na Okęciu, i być może będę miał informacje o rezerwacjach, gdzie kto zarezerwował sobie, sobie wylot. No ja sobie tutaj tak mogę zażartować, że jedynym miejscem, gdzie oni mogą uciec i mogą się czuć bezpieczni, to będzie La republika Democratica de Popular, e, San Escobar. Tak? E, no, ale akurat e, to jest e, taki ponury żarcik z tym San Escobarem. No i oni zbytnio nie mają gdzie uciekać. Tak? No, w historii o tym, że uciekną do Moskwy czy do Mińska, to można mieć z bajki ułożyć z bardzo prostej przyczyny. Ktokolwiek współpracował z Kremlem, a będzie szukać schronienia w Kremlu czy w krajach jemu podległych, no to dosyć marnie skończy. Kremlowi nie są potrzebni świadkowie jakiejś współpracy, także raczej będą uciekać zupełnie w innych kierunkach, może Ameryka Południowa. Ale gdziekolwiek by nie uciekli, to my ich oczywiście znajdziemy. No mówię, my, jako my, naród, my, my, my Polacy, bo przecież. Przecież ja tylko sprzątam, skąd ja mam się znać na taki sprawach. Ale myślę, że nowo powołane służby będą na tyle świadome i profesjonalne, że szybko to towarzystwo wyłapią. Na kwestię ekstradycji to zostawmy, tak? To jest materiał na, że jak powiem, na inną historię, czy historia na inny materiał. Skupmy się. Po 16 października zacznie się. Zacznie się kreowanie chaos. Jakby no jeszcze nie nowy rząd, tak? czyli nowa siła polityczna, która wygrała wybory, nie będzie miała zbytnio wpływu na to, co się będzie działo w administracji państwowej. Ja mam daleko idące obawy, że trzeba będzie no, się temu bardzo mocno przyjrzeć. Tutaj używam języka dyplomatycznego, gdzie jestem głęboko zaniepokojony tą sytuacją. I mam daleko idące obawy, że opozycja, jak również i wyborcy demokratycznej opozycji, będziemy musieli stawić temu czoła, w jaki sposób no, to trzeba byłoby to przemyśleć, ale no, niewykluczone, że te kroki będą musiały być podjęte w sposób bardzo stanowczy, nawet czasami radykalny, by ochronić porządek praworządność, porządek prawny naszego kraju, go przywrócić. I to jest, kochani Państwo, taka dosyć ciekawa sprawa, bo mm, ktoś mi kiedyś po, powiedział, że nie wolno namawiać do ulicznych rozruchów, że to jest przestępstwo. Rację ma. Nie wolno namawiać tutaj do jakichś działań bezprawnych. Ludzie. Jeżeli Policja idzie aresztować bandytę. To, przepraszam bardzo, wita się z nim czule, czy powoduje, że, że bandzior leży na przysłowiowej glebie i zostają mu założone równie przysłowiowe kajdanki. No właśnie. A zatem, przywracanie porządku prawnego i demokracji, czy też ochrona już tworzącego się nowego państwa demokratycznego i praworządnego. No, czasami musi się odbywać w sposób bardzo stanowczy. Ja tu oczywiście nie namawiam, nie wzywam do jakichkolwiek ulicznych rozruchów, Boże uchowe. Tak? To już mi jasność. Możesz mi wąsikuć smoknąć z jednej i z drugiej strony, jeżeli lubisz, a, a, a lubisz. Tak? Ja mówię o tym, abyśmy byli świadomi, że po 16 października oni zaczną jeszcze. Dosyć mocno kąsać. Mają kim, mają jak, zostało trochę pieniędzy do rozgrabienia i oni to będą robić. Umarzanie jakichś kredytów, umarzanie pożyczek. Ja przypominam Państwu tak, że oni na wyjściu, w 2008 roku, tak, czy w siódmym, chyba tak, oni na wyjściu tam poumarzali jakieś pożyczki, kredyty i takie inne historie. To będą robić. Miejcie tego świadomość. To oczywiście można wszystko odkręcić. Teraz tu i teraz mówię i informuję, że. nazwę tak eufemistycznie my. Mamy świadomość, gdzie wyprowadziliście pieniądze, gdzie je wyprowadzacie, jak je wyprowadzacie i przez kogo je wyprowadzacie. I to nie jest tak, że my tych pieniędzy nie odzyskamy. Bo my te pieniądze odzyskamy. Kiedy ja rozmawiałem z albańczykami, to jakby wyjaśniłem mojemu rozmówcy, że przecież nam nie chodzi o wasze pieniądze, tylko o nasze pieniądze. Czyli jeżeli ktoś próbuje się schronić w jakimś kraju, a posiada ukradzione pieniądze, to mityczne Kajmany i nie wiem, kids and Nevis i tym podobne miejsca nie są zainteresowane. Udzielaniem schronienia czy nawet obywatelstwa odpłatnego ludziom, którzy są ścigani przez dane państwo. Nie przez jakąś tam policję i tak, przez, tak. Państwo ściga tych ludzi jako zaprzańców, zdrajców i złodziei, którzy nie byli w takim pospolitym gangu, tylko byli w gangu, można powiedzieć, państwowym. Czegoś takiego na świecie to chyba jeszcze nie było. Tak? Mafia państwowa Kaczyńskiego. I ci ludzie, kochani moi, będą chcieli też uciekać, ukrywać się, te państwa ich nie chcą. Ja już mówiłem o tym, że onegdaj rozmawiałem z kancelarią, która zajmuje się załatwianiem, pośredniczeniem, pozyskiwaniu obywatelstw takich, no nie chcę nazwać tych republik bananowymi, bo bym ubliżył tym ludziom. To są całkiem porządne państwa, które jakby żyją z tego, że ludzie inwestują w tych krajach, a te państwa, te republiki, na przykład są Kid and nervous, o którym wspomniałem, za powiedzmy kwotę 500 tysięcy dolarów udzielą obywatelstwa. Na przykład twórca Telegramu Rosyjskiego, który musiał uciekać z Rosji, bo FSB zaczęło ścigać, on właśnie tak zrobił. Nie? Czyli zakupił za pieniądze, które zarobił na stworzeniu Telegramu, zakupił sobie obywatelstwo takiego kraju i z tym obywatelstwem sobie może podróżować w zasadzie po całym, po całym świecie. No, ale on nic złego nie zrobił, on stworzył komunikator, dzięki któremu ludzie się zaczęli komunikować bez ochrony, bez ochrony, przepraszam, bez jakby wtargnięcia FSB w ich rozmowy. Tak. No, dzisiaj to się troszeczkę zmieniło, ale mówię o tym, co było na, na samym początku. U nas z kolei mogło zacząć się prowokacje. Prokuratorzy mogą wydawać postanowienia, wszynać różne postępowania, żeby udręczyć i umęczyć. Ja nie wiem, jaki jest tego sens, bo ja patrzę troszeczkę bardziej do przodu niż oni, więc nie bardzo wiem, po co by im to było, bo ci, którzy zostaną w kraju, a wykonywali takie polecenie, na przykład postawienie komuś zarzutów, czy wydanie, czy wydanie postanowienia o zatrzymaniu. I na przykład skierowaniu danej osoby, danej osoby na przykład na przykład dołek, No w tym muszą uczestniczyć prokuratorzy, policjanci czy ABW, czy, czy CBA, no, drodzy funkcjonariusze, wy stąd nie wyjedziecie, a jeżeli spróbujecie wyjechać, to i tak was znajdziemy. No, ale jakby jeżeli zostaniecie, to jakby no pierwszy impet, pierwszy impet sprawiedliwości właśnie pójdzie na was. A zatem no, koncepcja, że ja tylko wykonywałem rozkazy, tylko polecenia, nic na ten temat nie wiem, jest dosyć słaba. Ja może Państwu wyjaśnię w tym miejscu dlaczego. Otóż do procesów norymberskich, które, da, które sądziły zbrodniarzy nazistowskich, żołnierze nazistowcy cały czas kierowali się zasadą, to obowiązywała jeszcze podczas I wojny światowej. Że żołnierz nie ponosi odpowiedzialności za rozkazy, które wykonuje. Stąd we wszystkich przypadkach, kiedy naziści byli zatrzymywani, oni powtarzali jak mantrę: Ja tylko wykonywałem rozkazy. I było zasadą również prawa międzynarodowego w tamtym czasie, że jeżeli żołnierz wykonuje rozkazy, a musi je wykonywać, to nawet jeżeli się z nimi nie zgadza, to wykonać je musi. A jak nie wykona w okresie wojny, to może za to dostać kulkę. I tak też tłumaczyli się nasi naziści podczas procesów norymberskich, i nie tylko norymberskich. Ja tylko wykonywałem rozkazy. No ale społeczność międzynarodowa uznała, że to tłumaczenie niestety nie ma tu zastosowania, i ci ludzie byli skazywani za to, co faktycznie zrobili, a to, że wykonywali rozkazy, było bez znaczenia. Podobnie będzie można powiedzieć w procesach pisowskich gdzie staną przed sądami prokuratorzy, policjanci, funkcjonariusze ABW, CBA, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, nawet Państwowej Straży Pożarnej, bo i tak będzie, i innych mundurowych formacji, to, że robili coś bezprawnego, a będą się bronić, że oni tylko wykonywali polecenia, nawet leśnicy, to nie uchroni ich przed odpowiedzialnością. Oni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, poniosą konsekwencje. Ja wczoraj wieczorem napisałem, że zamykanie ich do więzienia nie ma sensu. Wyjaśnię Państwu dlaczego. To nie jest to, że ja się nagle stałem antylegalistą. Nie, nie. Pomyślcie sobie. Taki na przykład Ziobro, czy na przykład Wąsik, albo Kamiński pójdą do więzienia. W zasadzie to więzienie będzie dla nich ochroną, tak? Bo no jeszcze musimy się ze służbą więzienną rozliczyć, ale de facto oni mogą siedzieć sobie razem w celi przez kolejne 5 lat i co? Jaka to jest kara dla nich? No żadna, tak? Będą z siebie robić męczenników. A co gdyby oni dostali w, na przykład w zawiasach tak zwanych wyroki, ale zostaliby pozbawieni majątku? Dlaczego oni musieliby egzystować w społeczeństwie? Yy. Pozbawieni pieniędzy, majątków, możliwości zarobkowania e, takiego, jak im dotychczas się wydawało, że będą mieli takie możliwości, bo ich majątki i środki pieniężne zostają zabezpieczone przez organa wymiaru sprawiedliwości. I zostają zero, nic, nul. Tak? Są goli i może mniej weseli. Muszą sobie radzić na rynku. Gdzie dostaną pracę? No Praktycznie nigdzie. No, nie. Mogą zostać taksówkarzami, mogą zostać pracownikami sieci Fast Foodów czy dyskontów. I dalej pomyślcie sobie, że jeśli przy kasie robicie, znaczy przy Kasie, jest tak płacicie za zakupy, a tam siedzi na przykład Łosi. No chyba nie muszę Państwu mówić, że no nie mówię to o jakichś tam wulgarnych słowach, tak? Ale musiałby znosić dzień w dzień spojrzenia tych wszystkich ludzi y, tę pogardę spo, społeczną y, i to chyba byłaby największa kara dla niego. Prawda? Dla tego typu ludzi. Gdyby chodzili po ulicach i musieliby nam patrzeć w oczy, a ktoś mógłby powiedzieć, no i co on Już nie masz swojej bezpieki, nie możesz mnie już zamknąć, aresztować, zatrzymać, nękać, przysyłać służby do mnie do domu, żeby przysłuchiwały rodzinę, terroryzować mojego dziecka. Prawda? Kiedy ja do siedzieć w więzieniu. Tego im nie powiemy. Oni tam będą siedzieć sobie tak schowani pod takim kroszem. Dlatego właśnie tak, na, tak, tak napisałem. Bądźcie przygotowani, bądźcie czujni. <laughs> Sieć na wybory to nie tylko to, co robimy teraz, tak, ale również to, co będzie się działo później. Bo później trzeba będzie się do tego naprawdę dobrze przygotować. Ani, to tyle. Wiem, że nie podałem za dużo szczegółów bo na razie po prostu nie mogę i nie chcę, ale przekaz do tych, którzy słuchają, my wiemy. Co i jak. Naprawdę gro funków, którzy wam służą już wam nie służą. Oni ratują się w tej chwili, przekazując informacje dosyć szczególne, a nie ogólne. Biada wam, jeżeli spróbujecie wprowadzić ten chaos do publicznej przestrzeni, bo odpowiecie za to podwójnie. A ja postaram się osobiście tego dopilnować. No to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło, kochani moi. Do zobaczenia.